Fachowska, doradca reklamowy, ale co istotniejsze, pierwsza kobieta w Polsce, która ma szansę ścigać się z mężczyznami na żużlu. Jesteś drobna, delikatna. Skąd pomysł na to, żeby zostać Tomaszem Golobem w spódnicy? Wszystko zaczęło się, kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką. Tato zaczął zabierać mnie na zawody i tak też zapała miłością do tego sportu i zostało do dnia dzisiejszego. A znasz się na motorach? Potrafisz rozebrać motocykl, wyczyścić? Kilkakrotnie miałam okazję przyglądać się pracy przy motorach. Nie ukrywam, wiele przede mną, wiele do nauczenia. Ale jestem pozytywnie nastawiona. A nie boisz się kontuzji? Nie boisz się o swoje ciało, o zdrowie? Są na pewno jakieś obawy, ale nie na tyle silne, abym rezygnowała z tego, do czego dążę tak naprawdę. To co najbardziej pociąga cię w żużlu? Wszystko. To jest odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dla Kingi Wachowskiej takie przymiarki to za mało. Na motocyklu posiedzieć może każdy. Ona chce się ścigać. O zgodę na treningi walczyła rok. Teraz musi powalczyć o uznanie kolegów, a to będzie trudne.